Cześć kochani, tutaj Marta z kanału. Cześć kochani, tutaj Marta z kanału Izba Trzeźwień. Zmieniłam płeć. Nie no, oczywiście to jest taki żart tutaj. Z Piotrkiem postanowiliśmy się zamienić troszeczkę rolami. Piotrek tutaj z moich okolic, z którym współpracuję fotograficznie, postanowił, w sumie wpadliśmy na taki pomysł, żeby się troszeczkę zamienić rolami, ponieważ on tutaj na swoim kanale zajmuje się testowaniem piwa. Ja natomiast zupełnie wyjadłam z innej bajki, jestem bardziej w stronę beauty i kosmetyki, więc to jest dość ciekawe doświadczenie. Mówiłam Wam o tym filmiku w ostatnim vlogu, jeżeli go nie widzieliście, to tutaj wstawię Wam właśnie odnośnik. I co? Dzisiaj będę testować piwo, co jest dla mnie w ogóle what? Say what? Ja w ogóle nie piję piwa. Jedyne co mogę wypić to smakowe, chociaż odkąd jestem na diecie, no to nie zdarzyło mi się wypić piwa. No i dostałam tutaj od Piotrka coś takiego. To nie wiem, jest Browar Nepomucen Forest. Szczerze, nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia żadnego co ja mam w rękach. Ja w ogóle nie lubię piwa, nie piję piwa. Także no to na pewno będzie ciekawe doświadczenie. Okej, tutaj oczywiście też dostałam od Piotrka wskazówki, jak to było przetestować, więc przede wszystkim, no już Wam nazwę podałam. Teraz przeczytam Wam etykietę, co tutaj jest, jak oni tutaj, co oni tutaj o tym piwie piszą, więc przede wszystkim ma tutaj 6% alkoholu. Dla mnie to jest już w ogóle kosmos. Nie piłam tak długo jakiegokolwiek alkoholu, że no, byłoby ciężko, ale okej. Także to jest, tutaj na etykiecie jest napisane, że jest to leśna przechadzka. Leśna przechadzka to ukojenie dla zmysłów. Aromat sosny, świerku, jabły zamknęliśmy w butelce i oddajemy ją w Twoje ręce. Od dziś możesz spacerować po lesie, nie ruszając się z miejsca. Wdech i wdech. No, opis nawet mnie tu przekonuje, bo jest fajny. I no co, tutaj mogę ewentualnie Wam jeszcze przeczytać skład, co tutaj jest. Tak, tutaj słody jęczmienny, pszeniczny, chmiel, drożdże, dodatki płatki owsiane, gałązki sosny, świerku, jodły. Ciekawe, powiem Wam, że ciekawe, serio. Jest to piwo jasne, niewytrowane, pasteryzowane. Okej. No to wszystko mamy jasne. No, zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, a powiem Wam, że nie mam otwieracza w domu, więc spróbuję to otworzyć. Zapalnik. Dawno tego nie robiłam, ale do odważnych światła też strzeliło. 5 hours later. Słuchajcie, udało się. Okej, także to już otworzyłam. I teraz naleję to do szklaneczki. Jak to babcia w barze uczyła lać piwo, no to tak właśnie naleję. Naleję go dużo, bo ja wiem, że ja podejrzewam tego nie wypiję. I co? Coś tutaj mam się wypowiedzieć o pianie, jakiego, o kolorze i zapachu. Także zacznę może od tego, jak to pachnie. Jest to dość dziwny zapach, taki właśnie kojarzy się z tym lasem. Takimi trochę owocami leśnymi pachnie. No i oczywiście alkoholem, ale kojarzy mi się z takimi sokami, co są rozcieńczane z wodą. Tak, troszeczkę właśnie mi się kojarzy z takimi owocami leśnymi, malinką, coś w tym rodzaju. Jeżeli chodzi o pianę, no to jest naprawdę malutka, przynajmniej chyba, że ja to źle nalałam, bo leję po ściance, chyba tak się powinno dać piwo, nie wiem. Ale w każdym razie
No piana jest naprawdę bardzo, bardzo mała, praktycznie niewidoczna. Jeżeli o sam kolor chodzi i w ogóle, no to przede wszystkim bardzo kojarzy mi się z takim świeżym jabłkowym sokiem, takim zmiąższym, jak widzicie, tak troszeczkę ten kolor wygląda. No i co? Chyba czas spróbować, a ci się powie. Tak jak sądziłam, to piwo smakuje dla mnie jak każde inne piwo, czyli jest obrzydliwie gorzkie. Boże, czy ty to widzisz? Może bym wyczuła delikatnie, na delikatną jakąś różnicę smaku między zwykłym piwem, ale chyba zbyt dawno nie piłam zwykłego piwa, więc... No nie wiem, może tak podlatuję troszeczkę tym lasem, że tak powiem. Nie wiem. Ale na pewno jest gorzkie, może takie właśnie troszkę słodkie, ale jednak nie lubię piwa. Dla mnie to piwo jest gorzkie i wszędzie bym poczuła, że jest gorzkie i w ogóle nie. Także tak wyglądał mój test piwa. Niedługo też pojawi się tutaj, albo już się pojawił, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności dodam, test kosmetyków, który tutaj zrobił Piotrek, więc wyczekujcie oczywiście również na jego kanale, możecie te filmiki znaleźć. Zapraszam Was serdecznie, tutaj Wam gdzieś wstawię, również podlinkuję w opisie. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.